7 minut do końca drugiej połowy. Skorzystałem z sit 5-1. Skorzystałem szybko w pierwszej połowie, zdobył dwie bramki 2-0. Potem zrobiło się 3-0, bo to się mecz był przesądzony. Tym bardziej, że SIP ma dzisiaj krótko matko rezerwowy. Nie dysponuje tak naprawdę silnym składem. A TZM ma dwie pełne czwórki. Dwie pierwsze bramki w pierwszej połowie padły po ewidentnych błędach w ustawieniu obrony w SIP-u. Praktycznie dwa strzały z 7 czy 8 metra ze środka. Nikt nie pokrył osoby strzelającej. Bramkarz nie miał najmniejszych szans. Potem SIP troszeczkę bardziej zwarł strzyki w obronie. Zaczął grać uważniej. Ale mimo wszystko jednak różnica duża, istnieje duża. Teraz spada kolejna bramka, 6-1, 5,5 minut do końca. Ewidentne 2 minuty kary. Wchodzi zawodnik z pola. Bardzo nie forsuje tempa. Tak ja bym chciał przejść bramkę dopiero w końcówce tych 2 minut, aby jak najbardziej przeciwnika jeszcze zmęczyć. Koniec kary, bez konsekwencji bramkowych.
Rameczka prawda, 7-1. Wydawało się, że z akcji już nic nie wyjdzie, dwóch zawodników wróciło, bramkarz, jeszcze krótki ruch. Półtorej minuty do końca. To jest na to 7-1 dla Kozakowa.